mamy zachowane stemple, obudowa drewniana, przypominająca do złudzenia obudowę tą, która jest na Soboniu. Wszystko drewniane, pięknie przegnite. A, dokładnie to samo, tunel się kończy. A w tym chodniku, jak nie ma tunelu, to kończy się chodnik, widać tylko ślady po podkładach. Tutaj chodnik sobie trochę nawet zmagazynował. Mało tego. Ktoś sobie tutaj... Jesteś? Ktoś sobie tutaj małą prywatną, małe prywatne wyrobisko zrobił. Troszeczkę na kół. Przejdziemy, chociaż tutaj już jest strasznie. Można, ja tam... Można powstrzymać, nie wiem, że można. Wszystko można, ale tylko jeden raz. A i tutaj mamy to samo. Podkłady kolejowe. Dojeżdżające do samej ściany. I teraz wytłumaczę, dlaczego to jest nierealne, żeby tak podkłady blisko dojeżdżały. Jeżeli tu by dojechał wagonik do tego miejsca, pracownicy, robotnicy pracujący na przodku nie mieliby pola manewru, żeby wrzucać tutaj urobek. I nawet pracując tu oskardami, musieliby to rozbijać, rozdrabniać na bardzo małe kawałeczki. I dokładnie ten sam materiał, proszę zwrócić uwagę, ściana zupełnie inna. A tu mamy ten sam czarny kamień, co w tamtym tunelu. Ktoś próbował próby, podejmował próby przebicia tego. Powiem inaczej, że dojechać można wagonikiem, na którym coś jest, ściągnąć i wrzucić jest łatwiej niż teraz tu zrobić urobek, wrzucić go tu na wagonik i wypchać wagonik na zewnątrz. Tylko co jest jeszcze tutaj ciekawe, to są podkłady wykonane już po II wojnie światowej. Proszę zwrócić uwagę. Typowa rosyjska robota. Klocek rąbany na pół, wbijany gwóźdź trzymający. Tamte podkłady są kwadratowe. Co różni podkłady niemieckie od rosyjskich? Niemcy robili starannie wszystko. Podkłady było w formie prostokąta drewna dębowego. A tutaj mamy typową belkę. To jest świerk. Świerkową, rozrąbaną, nie przeciętą, rozrąbaną na pół, ułożone niedbale. Jeden koło drugiego. Do 1947 roku te tereny były zamknięte całkowicie dla ludności cywilnej. Tutaj przez 2 lata Rosjanie urzędowali, tak jak w komplecie widzę. Tak samo i tutaj. Góra Ślęża była niedostępna dla ludności. Czyli w tym chodniku można przypuszczać, że Rosjanie troszeczkę sobie podziałali zaraz po okresie II wojny światowej. Zaraz chciałbym tutaj, może znajdziemy, nie, to są wszystko te półokrągłe. Tak, nie ma kwadratowych ani prostokątnych. Wszystkie są w tym samym typie. Może jak znajdziemy tam dalej, żeby na przykładu pokazać, jak się różnią podkłady. Dobra, może znowu spinająca tory, szyny. To jest klamra służąca do spinania szyn wąskotorówki. Identyczne znajdowałem na Soboniu. A tutaj dla porównania prostokątne niemieckie podkłady. Obrobione są na całej długości. Nie będziemy ich wyrywali, no niech sobie leżą w formie naturalnej. Ale to jest typowy prostokąt. Obrobione ze wszystkich stron.